Hej kochani, witajcie w kolejnym teście podkładu. Dziś będziemy sobie testować nowy podkład, jeszcze go nie rozpakowywałam. Jest to podkład Marka Jacobsa, najbardziej kryjący, nazywa się Remarkable. I to jest Full Cover Foundation Concentrate. I co tutaj wyczytałam, słuchajcie, na stronie Sephory. Ja go kupiłam w Sephorze stacjonarnie, koszty około 200 zł, ja mam jeszcze zniżkę w Sephorze, więc zapłaciłam za niego o wiele mniej. Napisane, że to jest nowy podkład. Nowy podkład od Marka Jacobsa, nasycona pigmentami formuła daje optymalny poziom krycia bez efektu obciążenia. Kilka kropli wystarczy, aby w jednej chwili uzyskać naturalny efekt wyrównanej, rozświetlonej cery, starannie dobrane pigmenty rozświetlają cerę pełnym blaskiem. Zawiera zaawansowane składniki takie jak jojoba, słonecznik, akacja i ekstrakty z mimozy. Każdy z tych składników o bogatych właściwościach wydobywa blask każdej karnacji. Ultra lekki, kryjący, długotrwały efekt. Nanieść krople na czoło i na każdy policzek, rozetrzeć pędzelkiem dla optymalnego rezultatu. Dobrze, będziemy w takim razie testować. Nie jest to tani podkład, ale powiem Wam, że lubię takie rzeczy testować, bo po to tu jestem, po pierwsze, żeby testować, a po drugie myślę, że warto takie rzeczy testować dla Was, żebyście się nie nacięli, jeżeli nie warto go kupić, żebyście zobaczyli, jak wygląda na twarzy, ponieważ to nie są tanie rzeczy, a czasem można odkryć naprawdę fantastyczne produkty z wyższej półki, także zobaczymy. Jeszcze go nie otwierałam. Wstrząsnąć przed użyciem. On jest bardzo płynny. Tu jest dokładnie to samo napisane. Jeżeli chodzi o mój kolor, to kupiłam sobie Bisque Medium 26. Powiem Wam, że za bardzo nikogo nie miałam tam do pomocy w sklepie, więc po prostu sama sobie go dobrałam. Jaśniejsze były dla mnie za jasne. Tak wygląda. Ok, tu mamy taką pipetkę, którą nakładamy te krople. Dobrze, ja sobie zwiążę włosy. Ostatnio nie narzekam za bardzo na wypryski, natomiast mam dużo śladów. Mam też widoczne, rozszerzone pory, trochę śladów na czole, także to będę chciała ukryć. No i co? Trzy kropelki, tak? Tu. Tu. I tu. Chyba tyle. I pędzel, którego dziś użyję, to jest Sigma Duo Fiber F50. O, faktycznie kryjący. Nie ma jakiegoś ani super, ani nie super zapachu. Nie ma za bardzo w ogóle zapachu. O kurczę, faktycznie trzy kropelki wystarczyły. Mogłam nałożyć dwie. Bardzo mocno skoncentrowane. I sami widzieliście, że taka ilość wystarczyła, żeby pokryć wszystkie niedoskonałości. Jeżeli chodzi o kolor, no to idealnie mi się zgrywa z szyją, więc myślę, że jest ok. Tutaj jeszcze, wiecie, muszę nałożyć bronzer i tak dalej. Także teraz kończę mój makijaż. Aha, jeszcze pokażę Wam z bliska, jak wygląda na twarzy. Ok, kochani, to teraz w przyspieszeniu dokończę mój makijaż. Pełną listę produktów znajdziecie na dole. Ale póki co podkład mi się podoba. Ok, kochani, skończyłam makijaż, listę wszystkich produktów znajdziecie na dole. Bardzo fajna mgiełka z Glam Glow, ostatnio ją testuję i codziennie używam, świetna po prostu do utrwalania makijażu. Dziś nie będzie mnie w domu tak naprawdę cały dzień, bo mam sporo do załatwienia. Mamy godzinę w tym momencie, już patrzę którą, 11:21, także zgłoszę się do Was później, jak już wrócę do domu. Myślę, że dobrze po 20, jak już będę w domu, będę mogła Wam pokazać, jak makijaż wygląda. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym balsamie do ust. To jest firma Procle ze Sztokholmu.
I to jest Volume Lip Balm, on strasznie piecze i delikatnie powiększa usta i naprawdę, naprawdę działa, tylko przez pół dnia piecze. Także tyle, jeżeli chodzi o ten test. Podkład mi się na razie bardzo podoba, wygląda bardzo naturalnie. Nie widać, jakby miał jakiś ciężką maskę na twarzy, nie jest bardzo matujący. Oby był trwały. Jeżeli będzie trwały, no to będzie super. Dobrze, do zobaczenia później. Hej kochani, wracam do Was z aktualizacją. Zaraz zobaczymy, która jest godzina. 21:33. I no, minęło wiele godzin, od kiedy zaaplikowałam sobie ten podkład. Powiem Wam, że dwa razy w ciągu dnia się przypudrowywałam, ale tylko w okolicach nosa, bo bardzo, bardzo się świeciłam. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość tego podkładu, to widzicie, że on się ładnie na twarzy trzyma. Naprawdę, nawet nie zwracałam na to za bardzo uwagi, bo ani mi się jakoś tak nie zbierał, jak czasem to podkłady mają tendencję do zbierania się i takiego zbijania albo nierównomiernego ścierania tutaj w okolicach nosa, czy gdzieś na czole, to tego nie miałam. Jak na tyle godzin uważam, że wygląda to całkiem ok. Tutaj nigdzie się nie pudrowałam, tylko właśnie na nosie, bo niestety przy takim upale bardzo ciężko jest utrzymać ten nos matowy, ale póki co powiem Wam, że podkład mi się bardzo podoba. Moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze, jak na tyle godzin daje radę. Oczywiście nie jest to podkład tanie, ale widzę już, że jest bardzo, ale to bardzo wydajny. To mi się bardzo podoba, że trzy krople i mamy całą twarz równomiernie pokrytą. Zostawiam Wam do niego link na dole, ja go kupiłam w Sephorze. Jeszcze raz mam kolor 26. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie testy podkładów i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!